Tylko, że moje mam... Tak. A teraz ten samolot może być też nie. Tak. Symbolem jest łamany i dzielony chleb, aby Boże Narodzenie było w naszych sercach. Podzielić się opłatkiem? Powiedz mi, co to znaczy? To znaczy dobrze życzyć innym i wszystko im wybaczyć. Pamiętaj, wigilijny chleb to ikona serca. Zasiąść do Wigilii to dzielić się sobą, by przy okruchu białego opłatka ktoś z najbliższych mógł poznać smak ludzkiego serca. Przy wigilijnym stole ciepło nam i dobrze, choćby tylko na nim były. Ta jedna, jedyna gałązka zielonej jedliny, tę kęs chleba serdecznie zielony i w uśmiechniętym oku nagła kropla słonej wody. Peace.
gdy mrozy lśnią jak gwiazda na dworze, przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane i smutne po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozpiera. To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. I przeszedł na świat. Jezus przychodzi, by pozostać z nami. Przychodzi w nasz świat zła, grzechu i niewierności. Jest razem z nami w naszym cierpieniu. Cierpi razem z nami, czyniąc ludzkie serce zdolnym do przebaczenia i miłowania nawet nieprzyjaciół. Podnieś rękę, Boże Dziecię, nad Ojczyzną zaproszę go. Darzewnaj niepokój w świecie, zło wróżebne uciszaj echa. Zapal wszystkie gwiazdy nieba i ogrzeją całą ziemię. A ludzi pragnących chleba niech w jednocie przebaczeniu. Zapal miłość w tę noc świętą w sercach ludzi obojętnych, niech odtąd będą otwarte dla wszystkich potrzebujących. Bóg się rodzi w słowach dobroci, w czystym spojrzeniu, w codziennym trudzie, w naszym zmęczeniu, w znaku przyjaźni i pojednania, w modlitwie siostry, w pracy kapłana, w nauczyciela cichym mozole, w fabryce, w biurze, w kuchni, w uśmiechu dziecka, w zatchnieniu artysty, w nieprzespanej nocy ciężko chorego, w czuwaniu matki nad dziecka kołyską. Rodzi się Chrystus, jak tamtej nocy zstępuje z nieba, tylko przyjmować Go sercem gorącym ciągle od nowa uczyć się trzeba.
Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Boże dziecię, narodzone w Betlejem, w swoich małych rączkach przynosi ludzkości w darze nadzieję na pokój. Ono jest księciem pokoju, a to radosna nowina ogłoszona tamtej nocy w Betlejem. Chrystus jest naszym pokojem. Chrystus, niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Właśnie On jest naszym pokojem. Bezbronne niemowlę, ubogiej stajence, nadaje sens każdemu życiu, jakie się rodzi. Daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym. Syn Boży przychodzi, aby pocieszyć strapionych przez życie i by nadać sens wszystkiemu, nawet śmierci. W tym dzieciątku cichym i bezbronnym, kwilącym w zimnej pustej stajni, Bóg zwyciężył grzech i zasiał ziarno nowej ludzkości, w której wypełni się pierwotny plan stworzenia i zostanie dopełniony przez łaskę odkupienia. Czegóż ten miły wieczór pragnąć nam dla siebie, aby spokój i pokój ogarnął serca nasze, aby ciągle przyglądać się niebu, by zawsze świeciła gwiazda, by była znakiem, celem, drogowskazem. Niech ta świeca symbolizująca Jezusa, światłość prawdziwą, oświeca dziś wigilijny stół i siedzących wokół Niego. Niech przypomina, że Jezus potrafi rozproszyć nawet największe ciemności. Byśmy w życiu codziennym zawsze potrafili odróżniać światłość od ciemności, a dobro od zła. Byśmy mieli siłę, by wybierać dobro. Byśmy umieli przebaczać i przepraszać, uczyć się bezinteresowności na co dzień. Nie zamykajmy drzwi, bo najcenniejszy gość przychodzi wtedy, gdy naprawdę czeka ktoś. Nie zamykajmy drzwi, nie dajmy zabłądzić mu, by trafił do nas już w najwspanialszym dniu. Nie zamykajmy serc, otwórzmy dzisiaj je, by mały Jezus mógł w nich znaleźć miejsce swe. Otwórzmy drzwi, wielkie drzwi naszych serc, i niech pozostanie w nich na całe życie już. Nie, 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 nie
Co? No to się napij, idziemy.